Marvel Cinematic Universe od ponad dekady udowadnia, że można zbudować dobrze wyglądający i jako tako działający filmowy świat. Wszystko zaczęło się od Incredible Hulk i Iron Mana z 2008 roku, jednak raczej nikt się wtedy nie spodziewał, że 14 lat później Marvel nie tylko zdominuje świat kina, ale również świat streamingu. Oczywiście, czy filmy i seriale podobają się wam, to kwestia gustu i każdy ma swoje zdanie, to należy pamiętać. Okazuje się, że w tym czasie Marvel mógł podjąć kilka decyzji, które zmieniłyby świat MCU nie do poznania. Proces produkcji kolejnych filmów jest skomplikowany i wiele rzeczy zostaje zmienione w ostatniej chwili. Widać to chociażby po ostatnich produkcjach jak Spider-Man No Way Home czy Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Na nasze szczęście Marvel nie ukrywa tego, co mogli wprowadzić i istnieje wiele wywiadów z twórcami, którzy zdradzają zmienione bądź kompletnie usunięte sceny. To może nam pokazać, że MCU mogło wyglądać zupełnie inaczej. Tych scen jest znacznie więcej niż możecie się spodziewać, a ich znaczenie czasami jest naprawdę wielkie. Kolejność jest tutaj zupełnie przypadkowa, a odnośniki do wywiadów czy innych źródeł znajdziecie w opisie. Ba, jako że premiera Disney Plus już miała miejsce w naszym kraju, to zdradzę, że wiele usuniętych scen możecie znaleźć właśnie na Disney Plus w zakładce dodatki danych produkcji. Jednak o tym jeszcze dziś powiem. Tak więc czas przyjrzeć się 10 usuniętym scenom MCU, które mogłyby zmienić naprawdę wiele. Oczywiście jak zawsze zapraszam was do subskrypcji naszego kanału po więcej takich materiałów, a jeśli szukacie grona do rozmów, miejsca z newsami itd., to nasz serwer Discord nada się do tego po prostu idealnie, link do niego znajdziecie w opisie. Numer 10. Tony Stark rozmawia z córką. Avengers Endgame dało nam niesamowite zakończenie historii nie tylko Infinity Sagi, ale również samego Iron Mana. To właśnie od niego wszystko się zaczęło w 2008 roku i na nim zakończyło podczas ostatecznej bitwy z Thanosem. Skoro mowa o tym, to wiele osób spodziewało się, że zobaczymy Thanego w świecie Kamienia Duszy, tak samo jak miało to miejsce z samym Thanosem w Infinity War. Tam szalony tytan spotkał swoją przybraną córkę Gamorę, która spytała o koszt jego działań. Niestety jednak nie zobaczyliśmy takiej sceny z udziałem Tonego, pomimo tego, że została ona nagrana. W Morgan Stark wcieliła się Katherine Langford, gwiazda serialu 13 powodów, i odbyła ona rozmowę z ojcem. Powiedziała, że wszystko się powiodło i że jest wdzięczna za czas, który razem otrzymali. Scena ta dałaby jeszcze większy cios emocjonalny chwili śmierci Tonego, aczkolwiek można zrozumieć, czemu ostatecznie została usunięta. To, jak pokazano jego śmierć, i tak było dobrze rozegrane, więc samą sceną mogli lekko przekombinować, szczególnie że jego córka mówi o przyszłości, która nigdy nie jest wiadoma, jeśli chodzi o MCU. A według was, powinna była ona znaleźć się w ostatecznej wersji filmu? Numer 9. Dłuższa scena wizji Thora. Avengers Age of Ultron trzeba przyznać, że jest skomplikowanym filmem. Wiele osób chwali to, jak Ultron został pokazany, jednak znaczna większość uważa, że jego potencjał nie został wykorzystany. Sam film również bardziej miał zapowiedzieć przyszłość MCU i nie skupiał się tak naprawdę na tym, co się dzieje w tym momencie. Skoro mowa o przyszłości, to jedną z najbardziej niezrozumiałych scen w tym filmie jest wizja Thora. Wraz z Selwigiem udał się do jaskini Norn, jednak w samym filmie dostaliśmy wizualne wytłumaczenie kilku spraw. W rozwiniętej scenie Thor został oponowany przez Norn i ujawnił wiele rzeczy. Między innymi sprawę Kamieni Duszy i to, że Ultron go teraz posiada. Byłoby to idealną zapowiedzią tego, że pod koniec filmu dostaniemy pojawienie się postaci Wirzyna. Jednak to nie wszystko, ponieważ jak powiedział opanowany Thor, kluczem do pokonania Ultrona jest ludzkie poświęcenie. To oczywiście było odniesieniem do późniejszej śmierci Quicksilvera, o której jeszcze dzisiaj sobie powiem. Ta scena pomogłaby nam bardziej zrozumieć bieg wydarzeń, no i jak reszta filmu zapowiedziało pojawienie by się czegoś innego, mianowicie Thanosa i jego cel zdobycia wszystkich kamieni. Plus to, jak ta scena została pokazana w ostatecznej wersji, było dość niezrozumiałe i chyba przekombinowane. Numer 8. Alternatywna scena śmierci Nataszy. Powiedziałem na początku, że część usuniętych scen możemy znaleźć na Disney+. Tak właśnie jest w tym przypadku, ponieważ alternatywną scenę Hawkeye'a i Nataszy na Vormir możecie obejrzeć właśnie na tej platformie. W nagranej wcześniej wersji nie tylko widzieliśmy śmierć Black Widow, ale również pojawienie się Thanosa na tej planecie. Kiedy Natasha i Clint rozmyślali nad planem, zostali oni zaatakowani przez armię Thanosa. W czasie walki Natasha zostaje ranna, a Clint ledwo może poradzić sobie z przeciwnikami. W tym momencie widzimy, że Natasha wie, co musi zrobić, robić i robi to, po prostu skacząc z urwiska. Mina Clinta mówi samo za siebie, jednak osobiście cieszę się, że ta scena została zmieniona. To, co zobaczyliśmy w Endgame, było bardziej emocjonalne, było bardziej skupione na relacji tej dwójki i tego, jakim wzajemnym uczuciem się obdarzali. Oni stoczyli walkę o to, kto się poświęci. Podczas walki w usuniętej scenie te emocje były bardziej przyziemne, opierające się na danej sytuacji, a nie na tym, co ta dwójka przeszła i co chce osiągnąć. Numer 7. Śmierć siostry doktora Strange'a. Gdy jesteśmy już po seansie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, to następna usunięta scena nabiera większego znaczenia. W filmie tym zobaczyliśmy starcie dwóch doktorów, gdzie to dowiedzieliśmy się, że Strange miał siostrę, która zmarła w młodym wieku. W dzieciństwie podczas zabawy na zamarzniętym jeziorze lód załamał się pod Donną, co doprowadziło do jej śmierci, a Steven tak naprawdę nic nie mógł z tym zrobić. Okazuje się, że w filmie z 2016 roku miało być ta scena i według wypowiedzi reżysera Scotta Derricksona scena została nagrana i była piękna. Ostatecznie została usunięta w końcowej wersji i szkoda, ponieważ to właśnie ten moment pokazałby nam, dlaczego Steven był takim dupkiem skupiającym się na siebie i na swoich osiągnięciach medycznych. W komiksach to właśnie śmierć siostry doprowadziło go do takiego stanu i od tego momentu chciał być lekarzem doskonałym. Jednak również przez to stał się egoistą, skupiającym się na sobie. Ta scena dodałaby głębi do jego postaci, więc szkoda, że Marvel ostatecznie się na nią nie zdecydował. Numer 6. Quicksilver jednak żyje? Wspomniałem o tym, że Avengers Age of Ultron to był niezwykle pogmatwany film. Jedną z największych kontrowersji było jednak to, jak szybko został wprowadzony i zabity Quicksilver. Brat Wandy, Pietro Maximow, dostał swój moment, gdzie uratował on Hawkeye'a i chłopca przed pewną śmiercią. Sam moment był dobrze rozegrany i dał głębi postaci nie tylko Wandzie, ale również Clintowi. Jednak okazuje się, że początkowy plan był zupełnie inny. Jak powiedział sam reżyser Josh Whedon, na początku wytwórnia chciała, aby Pietro przeżył i został ujawniony w nowym stroju pod koniec filmu w składzie nowego Avengers. A ostatecznie jednak do tego nie doszło, pomimo tego, że scena została nagrana. Uważał on, że po takim starciu, jakie zafundował im Ultron, brakowałoby pewnych strat. Dodatkowo już wtedy mówiło się o tym, jak będzie budowana postać Wandy i brak śmierci jej brata mógłby przeszkodzić im w ich planach. To właśnie to wydarzenie zapoczątkowało serię, która doprowadziła do szaleństwa Scarlet Witch. Aczkolwiek da się zrozumieć fanów Quicksilvera, którzy nie są zadowoleni z tak szybkiej śmierci. Numer 5. Kapitan Marvel wprowadzona w Age of Ultron. Ostatni raz mówię o drugim filmie Avengers, dziś obiecuję. Scena, gdzie widzieliśmy nowy skład trenowany przez Nataszę i Steve'a, miał początkowo wyglądać zupełnie inaczej. Jak zdradził sam Kevin Feige, początkowe plany zakładały wprowadzenie jednej z najpotężniejszych jednostek w MCU właśnie w tym filmie. Nie tylko Pietro miał zostać pokazany w składzie nowego Avengers, ale również Kapitan Marvel. Dodatkowo scena została nagrana i mamy do niej wgląd. Oczywiście nie jest to Brie Larson, obecna aktorka, jednak miało to być Carol Danvers w pewnym kostiumie. Scena nie ma ukończonego CGI, dlatego nie widzimy tego kostiumu. Akurat ta scena mogłaby zmienić naprawdę wiele. Wyobraźcie sobie inne filmy, gdzie Kapitan Marvel jest już na ziemi, jak chociażby Civil War. Więc podsumowując, bardzo dobrze, że nie zdecydowali się jej wtedy dodać, ponieważ mocno namieszałaby ona w podziale sił MCU. Numer 4. Nick Fury mówi o Spider-Manie, Hulku i mutantach. Już wspomniałem, że cała historia Marvel Cinematic Universe rozpoczęła się w 2008 roku od filmu Iron Man. Tam również pierwsza scena po napisach zapowiedziała nam coś naprawdę większego. Nick Fury powiedział Tonemu o projekcie Avengers. Jednak początkowy plan był inny. Usunięta scena rozmowy Nicka Fury'ego z Tonym Starkiem została opubliczniona przez samego Kevina Feige i zawierała wiele ciekawych sformułowań. Nick powiedział Gamma Accident, Radioactive Bug Bites and Assorted Mutants. As if gamma accidents, radioactive bug bites and assorted mutants weren't enough. Bugs odnosi się oczywiście do Spidermana, Gamma odnosi się do Hulka, a mutanci, no do mutantów. Prawa do Spidermana posiadało wtedy Sony, a prawa do mutantów Fox, więc wspominać o nich za bardzo nie mogli. Jednak już wtedy, w 2008 roku, Marvel kombinował. Jednak nie to jest najlepsze. Film ten wyszedł w 2008 roku, czyli rok po premierze Spider-Man 3 z Tobey Maguire'em. Wtedy jeszcze były plany na film Spider-Man 4, więc w tym klipie chodziło im o tego Spidermana, nie o obecnego. Scena zapowiadała wiele ciekawego, jednak chyba dobrze, że skończyli na Avengers, ponieważ nie mogli zapewnić, że te zapowiedzi się spełnią. A tak, dostaliśmy świetną historię Avengers i chyba wszyscy byliśmy z tego zadowoleni. Numer 3. Kapitan Ameryka oderwany od rzeczywistości. Od samego początku Kapitan Ameryka miał problemy z pogodzeniem się z tym, jak bardzo zmienił się świat po jego odmrożeniu. Film The Avengers pokazał to dość dobrze, tak samo jak i zresztą Winter Soldier, jednak okazuje się, że mogli to zrobić jeszcze lepiej. Usunięta scena z filmu The Avengers pokazywała Steve'a Rogersa przeglądającego akta swoich znajomych z czasów wojny, próbującego poznać ten świat, jak chociażby pójście do kawiarenki, gdzie kelnerką była ta kobieta. To ona później podczas walki była pokazywana tak samo, jak i powiedziała, że Avengers są bohaterami pod sam koniec filmu. Ta sekwencja miała pokazać, jak bardzo samotny jest obecnie Steve i jak bardzo oderwany on jest od obecnej rzeczywistości. Dodałoby to kolejnej głębi do jego postaci, a te dodatkowe 2 minuty nie uszkodziłyby wcale filmu. To właśnie tego czasami w filmach MCU brakuje, bardziej wgłębienia się w samego bohatera i ta usunięta scena jest tego idealnym przykładem. Numer 2. Kapitan Ameryka w Incredible Hulk. Jedną z najdziwniejszych usuniętych scen mogliśmy zobaczyć prawie na samym początku MCU, w filmie Incredible Hulk. Choć sama produkcja nie jest najlepiej odbierana, a sam aktor Ed Norton został zastąpiony jako Hulk w przyszłości, to film nadal jest częścią tego świata i pewna scena miała to pokazać jeszcze bardziej. W usuniętej scenie, która miała zresztą otworzyć film, widzimy próbę samobójstwa przez Bruce'a Bannera na Arktyce, którego dość szybko przejął jednak Hulk. Po przemianie dochodzi do oderwania się kawałku lodu, który niszczy pokrywę dookoła i to właśnie tutaj, dosłownie przez ułamek sekundy możemy zobaczyć samego Kapitana Amerykę. Widać sylwetkę osoby i tarczę kapitana. To zresztą nie wzięło się znikąd, ponieważ sam reżyser powiedział, że w filmie znajduje się cameo kapitana. Dopiero trochę później sprecyzował, że chodziło o usuniętą scenę. To pokazało nam kapitana sporo czasu przed jego oficjalnym pojawieniem się w MCU. Scena została usunięta chyba z powodu tego, że wytwórni nie odpowiadał ton sceny jak coś, co ma otwierać taki film. Szkoda tylko, że takie szybkie i praktycznie ciężko do wyłapania cameo w kinie zostało usunięte. Zawsze to jakieś tam smaczki. Numer 1. Miles Morales w MCU. Po dobrym wprowadzeniu nowego Spider-Mana w filmie Kapitan America Civil War przyszedł czas na jego pierwszy solowy film. Spider-Man Homecoming to dobre wprowadzenie Petera Parkera do MCU, jednak jak się okazuje, mógł to być pierwszy, powiedzmy, film również innego Spider-Mana. Podczas sceny przesłuchiwania w garażu Airona Davisa, granego przez Donalda Glovera, fani komiksów czekali na jeszcze coś większego. Niestety nie doczekali się tego, jednak mogli się doczekać. W komiksach Airon jest wujkiem nikogo innego jak Milesa Moralesa. Ich lekką historię mogliśmy obejrzeć w filmie Into the Spider-Verse z 2018 roku. W usuniętej scenie z tego filmu widzimy Airona próbującego się wyzwolić z pajęczyny, jednak odbiera telefon i mówi komuś, że nie zdąży na czas. Tym kimś był Miles, jego imię pada w tym filmie. Sorry, Miles, I'm not gonna make it. Ta scena wprost pokazywała, że Miles Morales istnieje w świecie MCU i kto wie, może już jako Spider-Man, a może jeszcze nie. Ta scena również mogłaby być spokojnie sceną po napisach zamiast tego, co dostaliśmy. Oczywiście zapewne Marvel nie chciał zapowiadać czegoś, co bez Sony zrobić nie mogą, ale nadal byłoby to coś naprawdę wielkiego. A która z usuniętych scen podoba się Wam najbardziej? Może jakaś, o której nie powiedziałem? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Zostawcie również łapkę w górę, jeśli Wam się ten film spodobał. Jeśli będzie ich dużo, to postaram się zrobić drugi film z innymi scenami. Również przypominam, że w opisie znajdziecie odnośniki do oryginalnych wywiadów i do samych usuniętych scen, więc polecam jeszcze raz rzucić okiem. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.